No, dzień dobry, witam się z Wami w nowym filmie ze stylizacjami. Jest to jeden z tych filmików, które najbardziej lubicie tutaj na moim kanale. I dzisiaj, jak to się śmiał ze mnie mój Massimo, wyglądam jak czarna wdowa. A dokładnie dlatego, że mam na sobie czarną sukienkę. O, proszę, proszę bardzo. Jest to sukienka z Zary, którą kupiłam w zeszłym roku. Bawełniana, cienka, bardzo, bardzo przyjemna, fajny materiał, chociaż odrobinkę się gniecie, właśnie przez to, że jest niesamowicie cienki. I super jest ta sukienka na takie cieplejsze dni. A dzisiaj mamy naprawdę wysoką temperaturę, chociaż tak średnio ze słońcem, raz wychodzi, raz się chowa. No więc dobra, pokazuję, co mam dzisiaj na sobie. Włosy związane w kucyk, biżuteria, pierścionki z Bajdziubeka, zegarek Daniel Wellington, tak jak powiedziałam, czarna sukienka z Zary, pasek od Ralfa i do tego mam sandałki Tommy Hilfiger. One nie są czarne, one są granatowe, na takiej niskiej koturnie. No i teraz pokażę Wam resztę, jak dzisiaj wyglądam. Okularki Gucci, które też już bardzo dobrze znacie. I do tego duża tote bag od marki Furla, właśnie w takich niebiesko-granatowych barwach. Duża torba, bo jadę załatwić kilka ważnych spraw. Tak się dzisiaj prezentuję, sukienkowo, proszę bardzo, odrobinę kobieco. A, i jeszcze zapach na sam koniec Wam pokażę. A pachnę dzisiaj Hugo Boss i zapachem Elive. Moja dzisiejsza stylizacja, jak to powiedział z samego rana Massimo, na sekretarkę. Bardzo proszę, albo może troszkę nawet na taką pielęgniarkę. Nie no, słuchajcie, bez żartów, dzisiaj piękna pogoda, słoneczna, ciepło, wskakuję w sukienkę i mam dzisiaj na sobie sukienkę z jedwabiu od marki Lily Silk. Jakiś czas temu pokazywałam Wam ją w holu. Cudowna jest ta sukienka, przewiewna, delikatna, rewelacyjny materiał, no bo oczywiście mowa o jedwabiu. Biała w takie granatowe paski. Co prawda tutaj w kamerze wyglądają jak czarne, ale uwierzcie mi, są granatowe. Włosy spięte w koczek nisko. Delikatna biżuteria. Sandałki granatowe od Tommy Hilfiger. Biorę resztę i pokazuję się w całości. Mój zapach na dziś to, jak widzicie, marka Sisley i Hubert. Idealny, świeży, właśnie na wiosnę, na upalne dni. Nawet muszę Wam powiedzieć, że ten zapach sprawia, że ten upał wcale nie jest taki dokuczający. Także dzisiaj pachnę właśnie tak. A dopełnienie mojej stylizacji są okulary Gucci, które też już doskonale znacie, klasyk, więc myślę, że idealnie mi tutaj pasują, i duża torba marki Furla, troszkę załadowana, muszę załatwić za chwilę kilka spraw. Tak się dzisiaj prezentuję, bardzo proszę, jest sukienka, jest, można zaczynać kolejny dzień. No i oczywiście zapraszam na następną stylizację. No witam, witam serdecznie w kolejnej, trzeciej stylizacji. Dziś mam na sobie znowu sukienkę, tym razem białą. Sukienka, która jest z jakiegoś internetowego butiku. Nie chcę Wam skłamać, wydaje mi się, że był to sklep Ifrico. Sukienka w stylu Love Frequency. Kto zna markę i jej słynne sukienki, ten będzie wiedział, o co chodzi. Jest dzisiaj naprawdę bardzo upalnie, więc stwierdziłam, że to będzie idealny look na wyjście. Do tego zrobiłam sobie opaskę z apaszki Bigordi, która jest biała w takie liście, kwiaty zielono-pomarańczowe. Biżuteria jest zegarek Daniel Wellington i sandałki pomarańczowe z Dizzy, kupione jakiś czas temu, sznurowane właśnie na takim słupku. Dobra, zakładam resztę i pokazuję Wam, jak się dzisiaj prezentuje w całości. A zapach, którym dzisiaj pachnę, to Bronze Goddess od marki Estée Lauder. Uwielbiam ten zapach, właśnie w okresie letnim jest po prostu wyjątkowy.
Całość dopełniłam okularami, które pasują mi kolorystycznie do mojej dzisiejszej stylówki i do mojego koszyka. Proszę bardzo, koszyk z Mako, ręcznie robiony. Uwielbiam ten koszyk właśnie na lato. Kupiłam go jakiś czas temu. No i tak wyglądam dzisiaj, tak się dzisiaj prezentuję. Zapach też już znacie. Uciekam i widzimy się za moment w następnej stylizacji. Niesamowite jest to, jak pogoda potrafi się zmienić z dnia na dzień. Wczoraj upał, 30 stopni prawie, gorąco, słońce, totalne lato. A dzisiaj obudziliśmy się rano, a leje niesamowicie. Ciemno, zimno, spadła temperatura na 18 stopni, ale ja wam powiem, że mnie to nawet cieszy, bo takie dni też są nam potrzebne, a szczególnie alergikom. I szczególnie osobom, które ciężko przechodzą upały, no i przede wszystkim naturze, więc niech dzisiaj popada, niech trochę spadnie ta temperatura, ale stwierdziłam, że to nie jest dobry moment na zakładanie sukienki i wciągnęłam portki. Słuchajcie, mam dzisiaj na sobie czarną koszulkę z nadrukiem, którą kupiłam, marki Montego, którą kupiłam jakiś czas temu już, chyba Van Graaff. Ale nie pamiętam. No w każdym razie ten t-shirt już ma dobrych kilka lat. Do tego założyłam moje pomarańczowe, szerokie spodnie z Reserved, które też już doskonale znacie. I klapki, loafersy, takie czarne, skórzane, które przywiozłam sobie kilka lat temu z Włoch. Dobra, pokazuję resztę. A mój zapach na dziś to resztka i już widzicie praktycznie denko jednego z moich ukochanych zapachów, czyli Michael Kors Sexy Amber. No cóż, trzeba będzie kupić nowe opakowanie. Jak widzicie, zarzuciłam na siebie jeszcze tą jeansową kurteczkę, którą też już widzieliście wiele razy w moich stylizacjach, w takim beżu. I do tego dobrałam tote bag od Michaela Korsa. Jestem gotowa, mogę wychodzić na spotkanie z Dorotą. Tak się dzisiaj prezentuję. No i oczywiście zapraszam na kolejną stylizację. A teraz czas na kolejną stylizację i dzisiaj w czerwieni. Muszę wam powiedzieć, że zrobiło się chłodniej. Dzisiaj przez cały dzień mieliśmy taką temperaturę 18 stopni, ale teraz jedziemy z Massimo na kolację do restauracji, która znajduje się w naszej okolicy, więc stwierdziłam, że pokażę wam, jak wyglądam. Mam na sobie koszulkę polo od Ralpha, która jest gładka, z krótkim rękawem i tylko ma takie złote guziczki, napisy. Na to założyłam sobie marynarkę z Zary od mojego czerwonego garnituru, który już doskonale znacie. Pasek również od Ralpha, granatowe proste jeansy z Zary. Loafersy biało-czerwono-złote przywiezione z Włoch i torebka Pinko, którą też już bardzo dobrze znacie. Także dzisiaj prezentuję się właśnie w ten sposób, takie wyjście nasze na luzie na kolację. Jeszcze pokażę wam zapach. No i oczywiście zapraszam na następną stylizację. A pachnę dzisiaj właśnie Angel Aura. Proszę, różowo-czerwona buteleczka. Idealnie skomponowana do dzisiejszej mojej stylizacji. Kolejna stylizacja, czas start. Zostawiam dzisiaj Maxa w domu i lecę o wczesnej godzinie na poranną kawkę do promenady spotkać się z Moniką, z którą dawno się nie widziałam. Jest co prawda jeszcze chłodno, ale ma być dzisiaj chyba nawet 26 stopni, więc zapowiada się całkiem ciekawie. A ja dzisiaj mam na sobie ramoneska ze sklepu Candy Tem w takiej pięknej zieleni, a pod ramoneską mam bokserkę z Zary, a też w takiej pięknej, głębokiej zieleni. Do tego założyłam sobie spodnie, które znacie doskonale z Zary i one też mają takie wstawki zieleni z czernią, pasek Pinko i loafersy przywiezione z Włoch. Tak jest. Taką mam dzisiaj stylówkę. Zabieram jeszcze torbę, zaraz wam pokażę w całości, jak będę wyglądać, ale oczywiście czas na perfumy. I dziś pachnę właśnie Chanel. Taki mój wybór do dzisiejszej stylizacji. Idealnie ją podkreśla. Nie jest za ciężki i nie jest też za lekki. W ogóle lubię ten zapach, chociaż muszę przyznać, że mam ochotę przetestować coś nowego właśnie z tej serii. No zobaczymy. No i dobrze, dopełnieniem mojej stylizacji jest tote bag od Michaela Korsa,
torba, którą już też bardzo dobrze znacie. Myślę, że idealnie mi tutaj dzisiaj pasuje. Gotowa. Lecę na pyszną poranną kawkę. No i chyba mamy jeszcze jedną stylizację do przerobienia. Ostatnią. Moi drodzy, czas na ostatnią stylizację w tym filmie. I mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo będzie troszeczkę nieco inna jak pozostałe. A za moment wybieram się na bardzo ważne spotkanie z bardzo fajną osobą, więc może się też, wiecie, no jakoś prezentować, kurczę. No jakoś trzeba się prezentować. No więc dobra, lecimy. Włosy rozpuszczone dzisiaj. Mam na sobie taki golfik sweterkowy z Reserved. Kupiłam go kilka lat temu i bardzo fajnie się u mnie sprawdza. Do tego spodnie, które są z bardzo fajnej bawełny, przypominającej troszkę len. I są to spodnie od garnituru, zaraz pokażę Wam górę, z Zary, kupione na tegorocznych wyprzedażach, spodnie w kant. Do tego założyłam sobie sandałki, japonki od Ralfa. Tak, proszę bardzo. Zakładam resztę i zobaczycie, jak wyglądam w całości. A mój zapach na dziś jest to najnowsza wersja La Vie Belle od marki Lancôme. Przepiękny zapach. Jak dla mnie ta wersja jest idealna na lato. No i bardzo proszę, jestem gotowa. Tak jak powiedziałam, dopełnieniem całości jest marynarka wiązana w pasie. Co prawda ma tutaj też guziczek, którego nie widać, taki ukryty. Torba od Michaela Korsa, tote bag. I mogę jechać na spotkanie. Muszę Wam powiedzieć, że planowałam założyć inną bluzkę pod spód, ale niestety ją uciapałam przed samym wyjściem, w trakcie szykowania się, ale stwierdziłam, że w sumie to też jest dobre połączenie, ten taki mały, niski golfik. Marynarka jest właśnie też cienka, spodnie tym bardziej. Torba, która myślę, że kolorystycznie mi pasuje. Wypchana po brzegi i mogę jechać. A jak będzie mi ciepło, to oczywiście zdejmę sobie marynarkę i będę się prezentować, tak jak widzieliście na samym początku tego filmu. No dobrze, to tak jest dzisiaj, a ja przy okazji żegnam się z Wami. Dziękuję za Waszą obecność, za to, że po raz kolejny dopisaliście, jak zawsze. No i zapraszam na kolejny film. Buziaki, pa!